Postęp trwających na osiedlu przy lasie robót jest znaczący, choć spoglądając na otoczenie wielorodzinnych budynków, jeszcze nie widać spektakularnego efektu. Ale nie dostrzegają go tylko ci, którzy nie widzieli tego terenu przed rozpoczęciem prac. Osiedlowe podwórko i jego zakamarki sprawiały naprawdę bardzo przygnębiające wrażenie, a i z bezpieczeństwem było tu bardzo różnie. Zniknęły krzywe chodniki, chwiejące się drzewa, potężne kałuże i wszechobecne błoto. Nowe nawierzchnie dopiero się pojawią, bo do tej pory wykonywano przede wszystkim roboty mające poprawić stan ukrytej w gruncie infrastruktury. Wyleźliśmy z ziemi, jak to się mówi, tak? Czyli wszystkie sieci niezbędne zostały już zakopane, powymieniane. No teraz trwa, że tak powiem, zagospodarowanie przestrzeni. Zostały wyznaczone wszystkie ciągi komunikacyjne. One mają już, część z nich, jak widzę, ma już też podbudowę, tak? Czekają na elementy już te twarde, na kostkę, czy tam powiedzmy nawierzchnię asfaltową. No i widzę, zresztą też zdaję sobie z tego sprawę, że są już gotowe w zdecydowanej większości parkingi. Tutaj chcę zaznaczyć, że parkingi będą i utwardzone, i będą parkingi zrobione jako tereny zielone, czyli z kratownicy, w którą zostanie wsiana trawa, tak, żeby tej zieleni było jak najwięcej, a też przy okazji dbamy o retencję wody, żeby ona mogła wsiąkać w ziemię i zostawać tutaj na miejscu. Wyznaczony też został teren pod osiedlowe boisko, które według zamierzeń samorządu będzie obiektem do uprawiania różnych dyscyplin sportowych, co z pewnością ucieszy najmłodszych mieszkańców Przylasia. W tej grupie są również tacy, którzy bardzo czekają na plac zabaw i z utęsknieniem wypatrują huśtawki. Jak informuje burmistrz, postęp robót na Przylasiu jest zadowalający i co najważniejsze, już ukończono roboty generujące ogrom kurzu i hałasu. Harmonogram przewiduje ukończenie prac w przyszłym roku, ale wykonawca ten plan znacząco wyprzedza. W najbliższych miesiącach może uda się do końca tego roku dokończyć ten projekt i wszyscy będą widzieli, że razem, przy konsultacjach z mieszkańcami, bo to bardzo chciałbym podkreślić, powstało coś, z czego są wszyscy zadowoleni. Do tej pory nie mieliśmy ani prawidłowych parkingów, ani nie mieliśmy placu zabaw, ani boiska, na którym mogłyby grać dzieci w piłkę. No a teraz to się wszystko zmieni. No i już za kilka miesięcy będzie bardzo, bardzo ładnie. Będą miały dzieci bezpieczny, a przede wszystkim bezpieczny plac zabaw. No i dla nas będzie duże udogodnienie, ponieważ będziemy mieli w końcu gdzie zaparkować auta, będzie bezpiecznie, będą pozamykane kosze na śmieci i myślę, że będzie w końcu pięknie, schludnie i bezpiecznie. Tymczasem burmistrz, ciesząc się z postępu robót, wciąż stara się spełnić również inne oczekiwania mieszkańców Przylasia. Mamy tutaj takie wątpliwości, pewien kłopot z jakby sprostaniem oczekiwaniom wszystkich mieszkańców, no bo są tacy, którzy mówią, że teraz po wycięciu tych dużych, starych drzew wreszcie nie mają na przykład robactwa w mieszkaniach, tak, bo jest mniej owadów, które wlatuje do mieszkań. Z kolei drudzy mówią, tak jak zapytała właśnie pani redaktor, że tej zieleni teraz nie widać. Będziemy się starali no jakby pogodzić oczekiwania jednych i drugich mieszkańców. Na pewno zieleń przybędzie. W projekcie końcowym tej zieleni jest dosyć dużo. My też staramy się na przykład, szczególnie jeśli chodzi o drzewka, żeby nie kupować takich drzewek o bardzo nikłym przekroju, o nikłej średnicy pnia, tylko staramy się od razu wsadzać drzewka większe, żeby to było przynajmniej od razu 3 metry, może więcej. I tak też zrobiliśmy na rynku Zygmunta Augusta, tak też chcemy zrobić tutaj. Ja chcę mieszkańcom jakby powiedzieć, że my posadzimy te drzewa, one ozdobią ich piękne osiedle, natomiast myślę, że już tych kłopotów z zacienianiem na przykład okien w mieszkaniach nie będzie, bo te drzewa będą odsunięte stosunkowo od budynków, ale no zieleń powinna być, to cień, schowanie się w cieniu, możliwość, że tak powiem, obniżenia przez te temperatury jest bardzo ważna. Plany inwestycyjne augustowskiego samorządu nie kończą się na rewitalizacji Przylasia. Teraz jest na tapecie tak zwane kolejne osiedle, osiedle pierwszego przy ulicy pierwszego Półkułanów Krechowieckich. Tam mamy już też wyłonionego projektanta, który będzie robił. Pewnie rozpocznie się też cykl szkicy, spotkań z mieszkańcami, co tam trzeba zrobić, ale to przed nami. Coś dla ciała, coś dla ducha
i coś dla ziemi. Takie założenia przyświecały pomysłodawcom imprezy, która już w piątek, 21 lipca, zawładnie Augustowem. 3 dni koncertów i innych aktywności, które budują partnerską relację człowieka z przyrodą, planowano od kilku miesięcy. Coś, z czego mam nadzieję, a właściwie jestem przekonany, że będziemy bardzo dumni. Po raz pierwszy festiwal, który nosi taką bardzo dumną nazwę Augustów is the Future. Gwiazdy polskiej sceny rockowej, które zajmą słuchaczom, którzy zechcą tutaj do nas przyjechać, mieszkańcom Augustowa i turystom, 3 dni, piątek, sobotę, niedzielę. Mam na myśli 21, 22, 23 lipca. Gwiazdy, wystarczy, że myślę, wymienię 3 czy 4 wykonawców. Zobaczymy u nas Brodkę, zobaczymy Krzyśka Zaleskiego, zobaczymy Karasia Roguckiego, także myślę, że te 3 wymienieni przeze mnie wykonawcy są rękojmią tego, że należy liczyć na wysoki poziom repertuaru, który będzie. Wygląda na to, że dobór gwiazd to strzał w dziesiątkę. Jestem przeszczęśliwa, udało mi się zdobyć na nasze polskie gwiazdy, posłuchać polskich artystów na żywo i zobaczyć w tak pięknym miejscu, jak Państwo widzą, na Błoniach Augustowskich. Augustów is the Future to jednak nie tylko wieczorne koncerty na augustowskich Błoniach, ale również wiele różnego rodzaju aktywności, które będą dostępne przez cały okres festiwalowy. Festiwal ma taką ideę, żeby pokazać, że Augustów jest miastem przyjaznym, otoczonym przyrodą, miastem, które dba o przyrodę, miastem, które kojarzy się z wodą, z letnim wypoczynkiem, ze zdrowiem również. Także wiele aktywności przez 3 dni, które od wczesnych godzin rannych w różnych obszarach miasta, bo nie tylko tutaj na augustowskich Błoniach, ale również na przykład w okolicach amfiteatru, jeszcze w innych miejscach. Augustów przez 3 dni serdecznie zaprasza, będzie się w Augustowie działo.